Za nami wyjątkowo i koncertowo, a przed nami jedyna noc w roku, w trakcie której mieszkańcy Łomży będą mogli za jednym razem odwiedzić chyba wszystkie instytucje kulturalne w naszym mieście. Zapytajmy mieszkańców Łomży, co sądzą o tego typu inicjatywie i co będzie można zobaczyć z okazji Nocy Muzeów. Muzeum. Mamy do zwiedzania klasztor i katakumby. Katakumby to są miejsce pochówku, miejsce, można powiedzieć, cmentarz zakonny. Ale właśnie tu w katakumbach mamy bardzo ciekawą historię. Jest to miejsce pochówku, ale jednocześnie jest to miejsce życia. Ponieważ tutaj podczas ostatniej wojny światowej, II wojny światowej, w tych podziemiach chroniło się ponad 100 ludzi. Miejscu najbardziej niebezpiecznym, bo wiemy, że Łomża leży na wzgórzu, a zaraz po drugiej stronie Narwi są porty. Ja, będąc małym chłopcem, w tymże właśnie czasie, miałem chyba 5 lat, pamiętam bombardowanie Łomży. I o dziwo, wszyscy ocaleli i na tę pamiątkę codziennie w naszym klasztorze od wojny do dzisiaj odmawia się litanie do świętego Józefa jako wotum dziękczynne za ocalenie kościoła, klasztoru i tychże tutaj ludzi. Czyje groby znajdują się w katakumbach? W katakumbach, tutaj to są klasztory katakumby, więc to groby zakonników. Ale również jest grób biskupa Beniamina Szymańskiego, który jest również zakonnikiem kapucynem. Skąd się tu znalazł? Otóż za okresu caratu, kiedy car likwidował wszystkie klasztory, zakony, jak również diecezje, a biskup Szymański, o którym wspominam, był biskupem podlaskim. A obecnie diecezja siedlecka nazywa się Siedlecka, czyli Podlaska. Wówczas, kiedy on był biskupem podlaskim, to stolicą diecezji był Janów Podlaski, prawda? Ale ponieważ diecezja została zlikwidowana, więc biskup do najbliższego klasztoru kapucyńskiego udał się. Najbliższym wówczas klasztor była właśnie Łomża i tu przyjechał. I tutaj był w niedługim czasie umarł. Dlatego jest tutaj również w katakumbach jego grobowiec z takimi insygniami biskupiemi i tak dalej, więc ten biskup. Niestety, jak można zauważyć na tablicy głównej tego grobowca, pierwsze zdanie: tu spoczywał do 2017 roku właśnie Beniamin Szymański, a spoczywał tutaj przecież 150 lat. Także, a dlaczego go tu już teraz nie ma? Bo biskup siedlecki obecny postarał się o to różnymi sposobami według prawa, żeby on jako biskup, jako ordynariusz, miał miejsce spoczynku tam, gdzie był tym biskupem ordynariuszem w Janowie Podlaskim. On tam został przeniesiony i tam obecnie spoczywa. Muzeum, jak co roku oczywiście uczestniczy w Nocy Muzeum, bo trudno, żeby w Nocy Muzeum nie istniało. Ale my zawsze mamy wystawę czasową, tak jak w tym roku mamy wystawę Dawna i Teraźniejsza Łomża, nawiązując oczywiście do 600-lecia miasta. Wystawa, która jest pewnym uzupełnieniem, ale pokazaniem też pewnych nowych rzeczy, dlatego że mamy wystawę stałą, która pokazuje historię miasta, ale tym razem pokazujemy ją trochę w innym układzie. Mianowicie każdy, kto przychodzi na tę wystawę, zaczyna niejako zwiedzanie od końca historii miasta, dlatego że początek wystawy to są lata 90, lat XX wieku i potem się cofamy. Ostatnia to jest 1410 rok, obóz królewski pod Grunwaldem, gdzie książę przyjmuje króla po bitwie pod Grunwaldem. I to jest ta przestrzeń, między którą się rozgrywa ta cała wystawa. Oprócz tego oczywiście wystawy stałe,
wystawy na pierwszym piętrze. W tym roku mamy także zespół Miód na serce, dwa koncerty, na które, że tak powiem, serdecznie zapraszamy tych, którzy szczególnie lubią muzykę krupioską, czyli tą muzykę wywodzącą się z Krupiowskiej Puszczy Zielonej. To jest w muzeum, ale także zapraszamy do naszej Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie mamy dwie wystawy, Grzegorza Gwizdonia i pani Ewy Marciniak. Dwie różne wystawy, jedna o Łomży w sensie dosłownym, druga pokazywana też w naszej galerii, ale zorganizowana przez łomżyniankę z pochodzenia, malarstwo na jedwabiu. Myślę, że te dwie wystawy są bardzo ciekawe, szczególnie ta wystawa o jedwabiu, dlatego że jest to rzadko pokazywana, szczególnie przy rynku naszego miasta. Tegoroczna odsłona Nocy Muzeów zgromadziła tyle chętnych, tyle turystów. Biblioteka po raz kolejny bierze w tym udział i na tegoroczną noc przygotowaliśmy dla Państwa, już właściwie pracujemy od rana, od godziny 9, są podwoje naszej biblioteki otwarte. Jest kiermasz książek, który trwa już od godziny, trwał od godziny 12 do godziny 19. Jest również konkurs Moja Łomża. Jest to konkurs z wiedzy o Łomży, bo w końcu mamy wyjątkowy rok, rok jubileuszu. Konkurs jest też powodem, by przytulić książkę do siebie, więc jeżeli ktoś odpowie prawidłowo na zadane pytanie, może otrzymać w prezencie książkę do domu. Są też otwarte działy czytelnia, informatorium, wypożyczalnia. Myślę, że ta noc muzeów to jest taka niecodzienna noc, że ludzie, którzy na co dzień nie mają czasu, żeby wstąpić do placówek kultury, dzisiaj właśnie mogą przyjść do biblioteki. Jest to dobry sposób też, by się zapisać, wypożyczyć książkę albo zwrócić książkę, którą gdzieś tam zalega. I taką wisienką na torcie jest zwieńczeniem tegorocznej odsłony Nocy Muzeów jest spotkanie z panem Szymonem Hołownią, który tutaj już do nas, z tego co wiem, dojeżdża i niebawem będzie. Jak podoba się panu Noc Muzeów? No to bardzo świetny pomysł. Jest okazja właśnie, żeby spopularyzować, żeby wszyscy mogli zapoznać się z tym, co mamy, a przy okazji, tak jak ja, bardzo, mimo że mieszkam w Łomży, jakoś tak nigdy nie znalazłem chwili czasu, żeby zwiedzić te nasze muzea. A są to wspaniałe rzeczy, które dzisiaj zobaczyłem i będę mógł polecić wielu innym osobom, które będą w Łomży, będą mieli ochotę to zobaczyć. Myślę, że to ciekawe przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o życie kulturalne Łomży. Jest tu wiele ciekawych wystaw, można zwiedzić wiele obiektów kulturalnych. Myślę, że jest to fajna forma spędzenia czasu, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc. Co spodobało Wam się dzisiaj najbardziej? Na razie jesteśmy na początku zwiedzania. Myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy zobaczymy, ale jak na razie zapowiada się ciekawie. Myślicie, że warto kontynuować taką inicjatywę? Oczywiście. Myślę, że takie właśnie życie kulturalne jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach smartfonów i życia w internecie, żeby wyjść po prostu i wejść do przestrzeni sztuki i trochę się oderwać od codzienności. Jesteśmy drugi raz na imprezie, ja nie jestem stąd, ale akurat 10 lat już jestem tutaj, także widzę, że coraz więcej tych eksponatów. I coraz więcej ludzi przychodzi imprezy na Nocne Muzeum. Właśnie my kończymy już zwiedzanie. Jesteśmy zmęczeni. A co spodobało się Państwu najbardziej? Generalnie muszę Panu powiedzieć, że te wystawy takie niestałe. Rzadko zdarza się, że tak dużo ludzi jest na ulicach. To też jest, wydaje mi się, u nas w Łomży nie lada atrakcją. Tak? Co spodobało się Pani najbardziej? Bardzo fajne są wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej, w galerii tak naprawdę. Tak, i tam nam się podobało najbardziej.
Tegoroczna Łomżyńska Noc Muzeów przyciągnęła niemałe tłumy. Zgromadzeni zgodnie twierdzą, że ta inicjatywa powinna być kontynuowana w przyszłości.